Cześć! Jestem Paula, a to jest Biedra Hall. Dzisiaj będę próbować smoothie, ser portugalski, wędzone małże i deser After Eight. Przygotowałam już wszystkie produkty do spróbowania i ser spróbuję jako ostatni, bo wygląda i pachnie dosyć intensywnie. Właściwie to ten ser trochę jedzie jak więc spróbuję go na samym końcu, żeby nie zepsuć sobie smaku pozostałych produktów. Próbowanie zacznę od wędzonych małży. Wyglądają tak. Omułki, czyli akurat ten gatunek małży, jest pyszny, jest bardzo delikatny. Może smakować nawet osobom, które zazwyczaj nie przepadają za owocami morza. Ten wędzony smak jest wyczuwalny i przypomina po prostu wędzone ryby. Kilka odcinków temu próbowałam ostrych wędzonych, tutaj gdzieś Wam zalinkuję. Niestety od tamtej pory już nie widzę ich na półkach. Polecam do spróbowania. Teraz wypiję smoothie. Smoothie jest z owoców, z których ja przeważnie sama robię sobie koktajle, czyli truskawka, banan, pomarańcza, plus jeszcze dodatkowe owoce. Więc mam nadzieję, że tak samo jak moje koktajle mi smakują, tak samo to smoothie okaże się bardzo dobrym napojem. Jest pyszne, smakuje prawie identycznie do tego, co ja robię, z tym, że ja nie używam jabłek, ponieważ nie przepadam za tym smakiem. Smoothie jest jednocześnie słodkie, lekko kwaśne, jest też gęste, więc może stanowić formę drugiego śniadania albo uzupełniać naszą dietę o witaminy zawarte w tych owocach. Jak dla mnie smoothie na duży plus. Tymczasem chcę Ciebie, żebyś zasubskrybował mój kanał. Tutaj jest przycisk subskrypcji, więc zrób to teraz. No zrób. Teraz spróbuję deseru After Eight. Spodziewam się smaku podobnego do tego, jaki mają czekoladki właśnie o tej samej nazwie. Czyli niezbyt słodka czekolada połączona z miętowym kremem. Mam nadzieję, że się nie zawiodę. Jest naprawdę bardzo dobre. Czekolada rzeczywiście jest taka bardzo stonowana. Jest słodka, ale ta słodycz jednocześnie mieszając się z miętowym smakiem kremu nie dominuje tego połączenia. Miętowy krem też jest łagodny. Właściwie to ten deser smakuje identycznie jak te czekoladki. Oczywiście jest bardziej delikatny, gładki, taki mleczno-śmietankowy, ale jednocześnie smak tych czekoladek jest bardzo dobrze zachowany. Dla mnie na bardzo duży plus. Przyszedł czas na ser. Z jednej strony bardzo się cieszę, ponieważ uwielbiam sery i uwielbiam nowe smaki, zwłaszcza jeśli chodzi o gatunki sera, których jeszcze nie jadłam, a nawet o których jeszcze nie słyszałam, ponieważ ten ser zobaczyłam pierwszy raz właśnie w Biedronce i dopiero musiałam o nim poczytać, żeby wiedzieć, z jakiego regionu pochodzi, z jakiego mleka jest robiony, w jaki sposób mniej więcej smakuje. Ser jest z mleka owczego. Jest bardzo jasny, właściwie biały, można powiedzieć. Ma dosyć grubą tą skórkę na wierzchu. Był owinięty w bandaż. Jeszcze nie widziałam sera zapakowanego w ten sposób. Po przekrojeniu pachnie mniej intensywnie, być może też dlatego, że na chwilę zostawiłam go bez opakowania. I mam nadzieję, że ten smak nie będzie taki straszny, jak wydawało mi się na początku. Ale spróbujmy.
ten smak jest bardzo skomplikowany, bardzo złożony. Z jednej strony mam takie nieprzyjemne odczucie jakby zepsutego sera, ale z drugiej jest bardzo delikatny. Nie spodziewałam się nawet, że będzie aż tak delikatny w smaku. Oczywiście po intensywności i smaku tego sera czuć, że jest to mleko owcze, ale cały ten smak przypomina bardzo delikatny twarożek, może nawet trochę maślankę. Ten ser jest też bardzo wilgotny, bardzo miękki i z każdym kolejnym kęsem smakuje naprawdę coraz lepiej. Szczerze mówiąc, zupełnie nie spodziewałam się takiego smaku, ale ten ser mi naprawdę smakuje. Jeśli tak jak ja lubicie sery, to jestem przekonana, że chcecie spróbować, jak smakuje ten ser. I ja go bardzo polecam. Nazwy wszystkich produktów, których dzisiaj spróbowałam, znajdziecie jak zwykle w opisie pod filmem. A teraz możecie zasubskrybować mój kanał, zostawić łapkę w górę albo napisać komentarz. Jestem wdzięczna każdemu z Was za każdą reakcję. Dzięki, że byliście dzisiaj ze mną i do zobaczenia za tydzień. Pa!